No i jak widzieliście z przebitki przed chwilą, stare sprawdzone miejsce, wcześniej był to pas wygolony, teraz jest to wygolona w pełni trawa. No i zaczynamy poszukiwania, multicruiser tym razem ponownie, program deep, ale pierw program 4-tonowy, później program deep. Zaczynamy, zobaczymy co da się wycisnąć z tej łąki, to jest już wielokrotne wejście w ten teren, na ten ugór, na to śmietnisko. Zobaczymy jakie rzeczy stąd po prostu będzie można tym urządzeniem wyciągnąć. Będę chodził na słuchawkach, bo jesteśmy przy trasie i po prostu muszę się skoncentrować na dźwiękach. Uruchomienie. Na wszelki wypadek wrócimy do programu, do opcji. Spróbuję wybrać sobie Factory Default i po prostu za pomocą Factory Default wyselektować bodajże selectem, ok, wraca do ustawień fabrycznych, żeby mieć pewność. Jak już wróci, przełączę sobie w tym momencie do, na częstotliwość 19 i fabrycznie podciągnę tylko gain na programach i skalibruję do gruntu. Opcje ponownie. 19. Ok. No i teraz program 4-tonowy na początek. Uruchamiam słuchawki i zaczynamy. Niestety słuchawki okazały się rozładowane. Szukam czystego miejsca pod pinpointem. Dobra, piknął, skalibrował. Program numer 4, zaczynamy. Jak widzicie, gain jest na 70, jest w miarę cicho. Wykręcę do 85. Znowu pinpoint. Ej, dopiero teraz się skalibrował. Nie mam słuchawek, będzie mi ciężko. Powierzchniowy raczej będzie to śmieć. Drugi już z tego miejsca taki ołowiany obciążnik. Sygnał nie do przeoczenia, jak było widać przed sekundą. Na razie bez sukcesu, zmieniam na program deep, sprawdzę gain 80, przekalibruję jeszcze raz do gruntu i ruszam szukać dalej. Ile razy już tu przeszedłem, to szkoda gadać z kolegą, tysiące razy. Program deep i proszę, 5 groszy wyłuskane wśród sygnałów z głębokości jakichś 25 cm. I opłacało się. Kawałek polskiej historii. Polskie srebro. Czy złotówka 88 wskazanie, także w przypadku cruisera nie sposób się było pomylić. Jedyna opcja po podniesieniu cewki, jeśli sygnał nie zanika, no to będzie puszka albo duże aluminium. A tym sposobem mamy duże srebro. Teraz jest moneta na ziemi. Zobaczcie jakie wskazanie. Tutaj indikator głębokości. Oczywiście możemy nacisnąć na pinpointa i mamy w centymetrach pokazaną głębokość. No i emocje sięgają zenitu. No takie rzeczy to się w ogóle nie zdarzają. Mega temat. Reberko, teraz coś takiego. Niech mi ktoś powie, że to urządzenie nie daje rady. Z 25 cm sygnał. No jakby ktoś opowiadał, że jest płytko i płytkie rzeczy się kopie z tym urządzeniem, to zapraszam. Co do płytkości. To był bardzo dobry dzień, choć upalny. Teraz termometr w samochodzie pokazuje 36 stopni na zewnątrz. Mam włączoną tu klimatyzację, odpoczywam.
Urządzenie naprawdę mnie zaskoczyło w trybie deep. Mimo, że to jest VLF, to jest żaden złoty gral, jeśli chodzi o wykrywacze. To jest jedno z lepszych urządzeń na rynku na chwili obecnej, bo ma świetne audio i jest naprawdę głębokie. Do tego jest wodoodporne i cena jest w miarę akceptowalna i w miarę sensowna jak za takie urządzenie, więc warto się nad tym zastanowić. Dodatkowo Alex, tak jak powiedział, tryb dynamiczny świetnie radzi sobie z żelazem, co nie jest takie popularne w innych maszynach. I niestety inne urządzenia, nawet dynamiczne, nie do tego stworzone, bo Makro Multi Cruiser nie jest stworzony do szukania reliktów czy zardzewiałego żelaza. Do militarki to się średnio nadaje, to raczej jest już w tym momencie proteza. Da się to zrobić, ale są zdecydowanie lepsze urządzenia na rynku, które dają radę w tym segmencie i w takich warunkach. To nie jest do tego urządzenie, ale jak widzicie, z 30 paru, 40 cm duże obiekty bez żadnego problemu w ekstremalnym śmietniku pod drogą z koksu i z żużlu. To było stare skrzyżowanie czterech dróg i cały czas wychodzą rzeczy po medaliku, po monecie. Da się wyciągnąć na audio i na ID. Jeśli są dwie rzeczy, to ID przeskakuje po prostu obok siebie i widać niski, wysoki sygnał i można to wyseparować. Jeśli urządzenie ma głęboki sygnał, fajnie jest to zrobione, nie pokazuje ID i wtedy słyszycie tylko sygnał, koncentrujecie się na sygnale. Naprawdę świetnie radzi sobie mineralizacji. Wskaźnik mineralizacji dzisiaj mi strzelał prawie do połowy, więc warunki były ciężkie, mimo że to taka ziemia raczej była zeschnięta, piaskowa i te osiągi są też przez to, że ta ziemia jest taka pudrowata, nie do końca zbita, wysuszona, ale jeszcze momentami jest zbita, momentami nie. Dało się wyciągnąć naprawdę z niezłych głębokości tym urządzeniem Fanty. Ja jestem bardzo miło zaskoczony. Ja w trybie deep chodziłem trochę i widziałem, że rzeczywiście rzeczy są głęboko, ale dzisiejszy dzień mnie po prostu przerósł i uważam, że na rynku w tym momencie to jest jedno z lepszych urządzeń tego typu, jeśli chodzi o osiągi, ustawienie i prostotę. Natomiast oczywiście będzie miało też swoje wady. Wadą będzie to, że nie każdemu będzie odpowiadała taka gorąca praca i popiskiwanie urządzenia. Wiele osób, którzy się przyzwyczaili na przykład do garecików, gdzie tam jest dzwonek do drzwi, to nie będą potrafili tego zaakceptować. Ktoś, kto słucha analogów i lubi nieprzetworzone cyfrowo dźwięki i lubi dwa tony, oczywiście może chodzić tutaj w trybie dwutonowym, ale zawsze cyfrowy wykrywacz no nie będzie takiego miał audio jak analog i tutaj nie ma o tym mowy. O, tutaj to reguluje oprogramowanie, reguluje to elektronika i tak jak dobrze wykonał to producent i tak jak dobre są komponenty, takie jest audio. Ja jak sobie podłączam na przykład Nautiliusa i tam jest czysty analogowy tor, to naprawdę uwierzcie mi, z tym się nic nie może równać. Nie ma niczego obecnie na rynku, co się do tego nawet zbliża. Żadne urządzenie nie jest w stanie nawet na milimetr zbliżyć się do tego audio, bo to audio mówi po prostu, opisuje nam przedmioty w jednym i w drugim uchu i to audio jest po prostu czyste, analogowe, niezmiksowane w żaden sposób, przez żadne filtry, nieobrobione i to jest naprawdę prawdziwy raj, jeśli chodzi o szukanie dla mnie. Tylko to jest urządzenie ciężkie, jeśli chodzi o ergonomię, ciężkie bardzo w obsłudze, nie jest proste, to nie jest urządzenie dla laika, gdzie się można pogubić. Tutaj Makro Multi Cruiser pod tym względem jest urządzeniem świetnym, bo jest po prostu prostym urządzeniem. Ma parę funkcji, w zasadzie uruchamiamy urządzenie, kalibrujemy do gruntu, ustawiamy czułość i więcej nie musimy ruszać. Jeśli chcemy coś wycisnąć więcej, to możemy kombinować, ale ja naprawdę chodzę na bazowych programach, dzisiaj chodziłem na czterotonowym i na deepie. I nie ma potrzeby grzebać w tych programach, one są naprawdę świetnie już wykonane fabrycznie. Jeśli już osiągniecie taką wiedzę, że będziecie rozumieli ten wykrywacz z linii audio, to możecie te programy sobie przestawiać i regulować i kombinować. Także to wszystko w tym momencie. Kochani, zapraszam do subskrypcji. Jak chcecie coś więcej wiedzieć na temat tego sprzętu, to piszcie pod tym filmem i do zobaczenia w następnych odcinkach. Dobrze, kochani, czas na chłodno podejść do tego wszystkiego i zrobić jakiś rachunek sumienia i podsumować to wszystko. Naprawdę świetne znaleziska. Oczywiście wszystko zależy od miejsca przede wszystkim i od operatora. Na samym końcu od urządzenia, jeżeli urządzenie jest kiepsko zrobione i kiepsko działa, ma kiepskie osiągi, to nawet mimo dobrego miejsca i dobrych umiejętności niewiele z tego wyciągniecie. Tutaj mam gdzieś falę hejtu, opowiadania, że to jest naciąganie rzeczywistości. Naprawdę sprzedajemy przedmioty i oferujemy przedmioty. W naszej ofercie mamy, jako ja w sklepie, firma Green Camo, które naprawdę sami żeśmy sprawdzili. Nie oferujemy rzeczy, które uważamy, że nie są po prostu warte swojej ceny i nie są sprawne. I zawsze, jeżeli ktoś zada nam pytanie, to szczerze mówimy, co o tym myślimy, rekomendujemy. Na tym to polega. Kiedyś to było rzeczą normalną, że rzemieślnik, jeśli sprzedawał jakąś usługę, chciał ją jak najlepiej zaoferować, zarekomendować i chciał być pewien. Teraz oczywiście mamy troszkę inne czasy i liczy się tyle, ile kto wyciśnie hajsu z kogo. Ja nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Jeżeli coś robię, to staram się to robić jak najlepiej albo wcale. Ale wróćmy do multicruisera. Koniec tutaj jakichś takich dywagacji i wyścigów, bo nie o to chodzi, kochani, żeby się prześcigać, tylko
Sami widzicie, znaleziska są imponujące, ale znaleziska są znaleziskami. Urządzenie naprawdę jest dopracowane. Dlaczego? Dlatego, pomijając tą kwestię wodoodporności i ceny, która jest naprawdę atrakcyjna, jak porównacie do innych urządzeń, ktoś tam o Golden Masku wspominał, ja uważam Golden Maska piątkę, bo inne modele rekomenduję, jak ktoś się mnie pyta, mimo że sprzedaję DeepTech'a i mam w ofercie, rekomenduję Golden Maska z używanych urządzeń, bo uważam, że to są bardzo dobre urządzenia, ale Golden Mask piątka czy plus, moim zdaniem, według mojej opinii, nie jest bardzo dobrym urządzeniem. Miał szansę być bardzo dobrym urządzeniem, niestety jest kiepsko wykonany, parujące szybki i oprogramowanie naprawdę w takich ciężkich warunkach, jakie ja mam tutaj, po prostu sobie nie radzi. Ciężko jest odseparować jakby tony gleby od tonów żelaza i od tony znalezisk. To wszystko się miesza, tam jest naprawdę bardzo fajna identyfikacja, świetne menu, naprawdę dobre urządzenie, ale niestety nie do końca dopracowane. Tak jak w przypadku urządzeń AK. Wróćmy do naszego Makro Multi Cruisera. Poza ceną, poza wodoodpornością, urządzenie jest naprawdę głębokie i tego szuka wielu poszukiwaczy. Ale jest oczywiście mały haczyk w tym wszystkim. Nie jest głębokie na zasadzie takiej, że włączycie i będziecie ogarniać, tylko głębokość w programie Deep wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami. Przede wszystkim wolniej musicie przemiatać w tym trybie. I to będzie cholernie męczące dla wielu osób. Druga sprawa, jeszcze bardziej męcząca, będziecie dostawali dużo więcej sygnałów, które trzeba będzie odseparować wolnym przemiataniem, obracając się nad celem. Czyli wszystko jest zdecydowanie wolniejsze. Rzeczywiście można wyciągnąć małe rzeczy z 35 cm bez żadnego problemu, ale niestety jest to okopione tymi kosztami, o których wspomniałem. Także coś za coś. To nie jest tak, że to jest cudowny program, jeżeli będziecie jechali bardzo szybko jak w Xpedeusie czy na programie trzecim w makro i będzie Wam wszystko dobrze szło. Tak nie będzie. Nie ma takiej możliwości. To jest program zdecydowanie wolniejszy, na czystsze miejsca. Można w śmietniku nim operować, ale trzeba naprawdę już mieć jakieś umiejętności, duże opanowanie, wyczucie i skoncentrować się na tym. Dlatego, że uzyskujemy zdecydowanie więcej informacji i to może być problematyczne w tej chwili. Kolejna rzecz, program czwarty. Program czwarty jest o tyle fajniejszy od programu trzeciego, który jest bardzo szybki do separacji na śmietniku, że jest zdecydowanie głębszy i te 4 tony lepiej opisują przedmioty. Ale on już jest głośniejszy, już jest więcej takich piknięć, już jest więcej odpowiedzi od urządzenia od gleby. Urządzenie jest bardzo ostro zestrojone. To nie jest wykrywacz dla ludzi, którzy przyzwyczaili się do Garetta, gdzie mieli tam jakiekolwiek proste dźwięki, które identyfikują i względną ciszę, jeśli chodzi o szukanie. To urządzenie nie jest tak skonstruowane. Tutaj filtry pozwalają na przenikanie zdecydowanie większej ilości sygnałów. Nie mamy nad tym takiej kontroli, jak w urządzeniach innego typu. Tutaj to wszystko jest dopracowane automatycznie i przygotowane przez producenta. Urządzenie jest też cholernie proste. Jeżeli ktoś nie miał nigdy wykrywacza, może kupić spokojnie to urządzenie jako pierwszy wykrywacz. Jak widzicie na swoich filmach, ja w zasadzie poza gainem i kalibracją do gruntu nie używam nic więcej. Korzystam z gotowych programów i nie dorabiam do tego jakiejś ideologii. Jeśli potrzebuję coś podciągnąć tonalnie pod jakiś swój scenariusz, to bardzo rzadko mi się to zdarza, żebym sięgał do jakiejś funkcji typu głośność żelaza i tak dalej, tak jak było w przypadku Gold Cruisera. Także moim zdaniem i moją opinią jest to naprawdę udane urządzenie i w tym momencie na rynku bezpośredni konkurent to na przykład Rutus. Tylko Rutus ma na przykład tryb mieszany i można z nim pójść na militarkę. W przypadku Makro Gold Cruisera i Makro Multi Cruisera to nie są urządzenia do militarki bezpośrednio. Świetnie sobie radzą, ale nie są stworzone. Już z Alterem możecie tej militarki szukać. Z Makro czy z Multi nie będziecie szukali. Ale z kolei Multi ma lepszą linię audio niż Alter, bez porównania. No i tryb Deep jest warty grzechu. Jak zauważyliście na tym filmie, osiągi naprawdę są imponujące. Jeśli da się dostroić do gleby i jesteśmy spokojni, opanowani i powoli przemiatamy, kolega Mariusz jest świadkiem, naprawdę ze sporej głębokości można wyciągać rzeczy. Zapraszam do subskrypcji, piszcie pod tym filmem, co o tym sądzicie. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego urządzenia, to zapraszam, piszcie na PW albo piszcie bezpośrednio pod filmem. Z chęcią udzielę wszystkich odpowiedzi na ten temat.